Hej, witajcie moi mili, z tej strony Roshi, bo jest to kolejny odcinek. Zagramy w Darkest Dungeon. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku Zatoka nas zupełnie przerosła i dupa, tak w skrócie, no. I to tak mocno nas przerosła, bo no tak naprawdę mówiąc to, czy bym chciał, czy bym nie chciał, ja bym tam nie dał rady już nic zrobić. Bo po prostu, no, dostaliśmy naklepalinami tyle. Tak, potrzebuję wylewelować sobie tą badaczkę zarazy. Bo bez niej nic nie zrobię tak naprawdę. No i tu możemy lepsze pancerze zaraz kupić. Okej. Okay. Jest chociaż tyle dobrze. Kto jest nowy w karecie? Nikogo fajnego nie ma, więc wyruszamy na szybko. Jakąś małą misję bym chciał tutaj. Uniki. Ochrona i uniki, jeśli pochodnia powyżej. No to w sumie ta szata by z tą drugą fajnie współpracowała, więc czemu by nie, pójdziemy po nią. Mamy healera na niskim poziomie, więc też jest ok. Wrócimy teraz, tylko zobaczymy, czy oni są wygirowani. Są? Prawie. I czy skille mają rozwinięte tak jak trzeba? Oho. Wygląda, że tak. Ok. No to w takim razie możemy wyruszyć się z kapnem właśnie, że nie mamy zupełnie pieniędzy. Więc no, przed cudowny moment, że trzeba zacząć sprzedawać. Oprycha w ogóle nie używamy. Stres poniżej? Nie. Badaczka zarazy? Nie. Przesunięcie? Nie, mimo że używałem tych artefaktów wcześniej. Dobra, za 6 tysięcy już powinniśmy coś tam... Okej, okay, ogarnąć. Czyli tak, trendowaty, standardowy zestaw dostaje. Chociaż tu jest ta w sumie bransoleta, no. Ale ona też daje 10 obrażeń od stresu. Dobra, to daje 20, ale kisym. Przyda się. Tak, ty dostaniesz na pewno do rozpoznania bonus. I do umiejętności walki wręcz. Badaczka zarazy, no to wiadomo, standardowe itemy. I na przykład unik ci damy. O, bo czemu by nie. Ty tutaj dostaniesz do biegłości leczniczych i na przykład do... celności na pozycji czwartej! Wiem, że się tego nie spodziewaliście, ja też nie. Dobrze, to jest długa misja, ale jest to misja poziomu łatwego, czyli powinniśmy tak naprawdę dać radę. Łopaty. Zatoka poziom... Dobra. Zatoka nas pokonała, idziemy się jej odkuć, tak? Dobra, Boże Święty, najwyżej. Najwyżej. Nienawidzę Zatoki, po prostu nienawidzę, a teraz tak popatrzyłem, najarałem się na artefakt, najarałem się na nagrodę i chuj. Ale jest to niski poziom w końcu, tak? No come on, grono, nie bądź taka. Będziemy przechodzili przez jak najmniejszą oczywiście ilość walk, jeżeli to tylko będzie możliwe. Mamy dobry team, mamy leczenie Blida. Zobaczymy, czy tutaj to leczenie Blida zadziała tak jak powinno. Mam nadzieję, że tak. Dobrze działa spotting na razie, więc... Więc też, no ograniczę najwyżej zużywanie dropa i tyle tam. Nie wiem, nie mam pomysłu. Tak, tutaj bleed. Znaczy ten, zatrucie. Wstrząsujący krytyk. Odporność na wszystko. Dobrze. Jak dla mnie pięknie. On będzie w następnej rundzie martwy. Fala stresu uchnął. W sumie healujmy się. Nawet za to śmieszne kilka punktów obrażeń, ale... Okej. Okay. Dobrze, już po ptakach jest teraz. To teraz pewnie się nie będę... Nie zdziwię się nawet, jeżeli z tej misji wyciągnę więcej dropa niż z tamtej poprzedniej. Dlaczego? Bo teraz wyjdzie na to, że tu będzie wszystko szło powolutku, spokojnie. Nie będzie szalonego blida za 24. Bo za tyle dostaliśmy najwięcej blida w poprzedniej rozgrywce i
Nie, za 32 chyba. Ach tak, ten musi zaglądać pod każdy kamień. No w sumie dobra, okej. Okay. Tutaj to nie jest tak źle, bo zawartość wora jest nasza. Więc to też nie jest źle. Aha. Pochodnię mamy niską, nie wiem czemu, już się zagapiłem chyba. Więc trzeba to naprawić. Okej, stress wave, to nam nie robi. Nie mamy szansy zabić żadnego, więc wejdziemy w tego. Okej, ładnie, unik. I pyk! Chop, chop, obydwu. Kurczę, gdybyśmy walnęli tego, to byśmy już mieli z głowy. Dobrze, tam krytycznym, żeby już nas nie stresował na następną rundę. Ale ten ma też za to gardłowy uścisk, który zadaje obrażenia od stresu, czyli tak naprawdę przeszliśmy na jedno i to samo. Cóż, pech, jakby to powiedzieć można. Okej, trochę ziółek trochę złapaliśmy. Myślę, że to 90% salt w tym momencie nie będzie takie straszne. Bo mimo wszystko tutaj to będziemy mieli tak, że... Chwila, tu pójdę. Aha, tu będziemy się musieli rozwidlić albo w lewo, albo... Dobra, pójdziemy wpierw na lewo wtedy najwyżej. Obgarniemy tą część, tą. A potem popatrzymy i pomyślimy co dalej. Skrzynia zawiera pamiątki. Okej, bardzo ładnie. Łopatą to. Nie wiem, kiedy tu niby miał łopata pomóc, ale okej. No, trochę stresu nam doszło. Znaczy trochę stresu, trochę głodu nam tutaj zeszło, więc... Okej, co z tym robimy? Czy to ma odporność na zarazę? Nie ma żadnej. No to tak, w sumie to może zrobić jedną rundę, no następny już jest martwe. No, wszedł mu stun, ciekawostka. Zabijemy tą paskudę. No i teraz tak naprawdę tylko tym Octosem musimy się zająć, bo on będzie problemem. Kurczę, te ogłuszenia teraz wchodzą nam jak diabli, no. Rzućmy mu debuffa. Bo debuff się przyda. Fajnie, wrzuciliśmy mu stun buffa, bardzo ładnie. Co to daje? W sumie to nieważne. Bo tak czy siak, ten już jest martwy. A w sumie... Nawet go testunuj. Stuny są bardzo ważne w tej grze. No nie doceniałem nigdy, żeby stun był aż tak ważny. Ale naprawdę w tej grze stuny są niesamowicie potrzebne. I niesamowicie po prostu... Bum. I niesamowicie po prostu przydatne. Co to mamy? Ołtarz nadrealny. Okej. O, nawyk został nawet wyleczony. Bardzo ładnie. Tego się nie spodziewałem, przyznam. W sumie... Lepiej dla nas. Niedobrze, że tutaj zaczyna się powoli nam... kończyć miejsce z łopatami. A może jakiś scout? Come on! Bite, please! Czy mamy ziele? Mamy ziele. Ej, no spoko, dużo rzeczy dostaliśmy. Tak naprawdę. Całkiem przyjaźnie. Tylko niestety... teraz był problem innej natury. Mianowicie nie byli oni ogłuszeni. Dobrze, oni pewnie wszyscy pojadą, dopiero potem ja będę miał w ogóle możliwość czegokolwiek zrobienia. A nie, patrzcie. No to jednego z głowy. I tak, syk. I ten drugi też jest martwy, bo weźmiemy, użyjemy sobie tutaj tego. O, krytyczny nawet wszedł. W sumie to lepiej. Tylko będziemy musieli badaczkę zarazy wyleczyć przed następną rundą. No w sumie sama się też... Kurczę, ona sama krytnęła tak mocno, jak normalnie leczy kapłanka.
I kapłanka jest chyba postacią, którą ja za bardzo propsowałem. Tak naprawdę ona... Nie wiem, czy na end jest nieopłacalna, no ale... Ale no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu nie daje rady już tam na późniejszej części gry. Okej, oni są obaj martwi. Niech tylko stresu nie użyje ten Gaugan mały, to będę happy. Pięknie, jeden martwy. Bardzo dobrze. I pudło. Aj, za dużo bym chciał. Ale okej, podleczymy się w tym czasie. Bleed, no... Na ten bleed taki sobie był. Ale w sumie zatamujemy krwawienie, bo po to mamy tak naprawdę tą badaczkę zarazy. I no, to jest coś, czego brakuje mi normalnie w tych lepszych zespołach, których używam. Nie, wiesz, to jest tak... Naprawdę takie aż łatwe, jak tutaj mówię, że no spoko, weźmy to, 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 będzie lepiej. Wydaje mi się, że tak czy owak coś... Czegoś brakuje, coś gubię w którymś momencie... O, pułapka? Ile? Co? Jak? A, debów tylko. Że coś dalej... W którymś miejscu może gubię, nie wiem. Nie wiem, dajcie mi znać może w komentarzach, czy... Jak wy gracie normalnie, albo jak wam się powodzi w Darkest Dungeon. Lub też właśnie jakie wy macie pomysły tutaj na rozegranie tego. Czyżby blask monet? Nie! Pająk! Tam był pająk. Przeweźmy to. Jejku, coraz mniej pochodni. Już patrzcie, wziąłem ile? 20 pochodni i już mamy 8. Więc mamy mało ich, tak naprawdę. Bardzo mało, niestety. Miejmy nadzieję, że... Serio. Po to to użyłem, żeby go zabić. Jeszcze go nie zabiłem. No dobra, dobijmy go. Dobijmy go, skończmy jego męczenia. Ładnie, ten zabity, aż teraz ten umrze. Nie, nie umrze od Blida. Nie, bo jemu się nie wybiera na tamten świat jeszcze, no. Kurde w dupę, no. Dobrze, spokojnie w takim razie teraz. Jeden heal, drugi heal. Tu... Bum, cyk, cyk, oczywiście nie zabijemy. Minimalnie na styk. Ładnie. Teraz tak, te są za 500, te są za 250, ten jest za 500. Ok. Cyk. Kolejna pewnie walka. Nie, pusto. Ok. Nie zapominajmy w sumie o tym też, że mamy jeszcze dwa obozowiska, które można będzie wykorzystać w międzyczasie. Ale to myślę, że zrobimy je tutaj gdzieś, w tej już okolicy. No tak naprawdę pomoc medyczną... Wiecie co, w sumie przydałby się... Moglibyśmy zrobić jedno... Nie, okej, zrobimy jedno tu. Chyba, że w tym miejscu do tej sali nam jakoś tutaj inaczej to pójdzie, tak, że będziemy potrzebowali go po prostu... Out? Potrzebowali go po prostu na gwałt. I wtedy pomyślimy, co to jest za debuff? Uniki... No dobra, trochę długi. Trochę długo te debuffy będą trzymać. Okej, oczywiście zwiadu nie mamy, bo po co? Gra doszła do wniosku, że... Aj, trochę było siedliskim zarazków. Czerwona śmierć. Odporność na krwawienie zerowa. Okej, spoko. Czyli praktycznie teraz każdy blitz wszystko wchodzi. Prawdopodobnie są łopatą. Albo w sumie dobrze, okej, nie. Teraz jak on ma taką zerową szansę na przeżycie Blida, to mimo wszystko odporność na Blida, czyli w sumie bandaże nasze jako ochrona taka, będzie idealne. I teraz tak, zrobimy to combo na tył, żeby tył był martwy. A przód tu powinniśmy zmasakrować w pierwszej rundzie.
tak. I teraz z tyłu. Tak. Ja jeszcze przeżył. Minimalnie, ale przeżył skubany. Dobra, okej. O, ale obeszło się bez ofiar w ludziach, więc... Tak, kill. Kill. Ładnie. Ładnie, spokojnie tutaj daliśmy radę to zrobić. I tu jest przeszkoda i pusta sala, okej. Nimum. No to trudno. Nimumy, więc lecimy na pałę. No, no come on. Już nie mamy nawet tego. Okej, no to zrobimy to w ten sposób. Ale dobrą jedną częścią tego jest to, że mamy już mało pochodni, bo mamy je aż 3, super. Właśnie teraz to zauważyłem. Ale mamy dużo jedzenia. Więc miejmy nadzieję, że uda się to jakoś wszystko tu zaraz pogodzić. Obóz sobie rozłożymy. I 90% sal, nawet gdybyśmy byli bez pochodni już, to powinno być jeszcze ze 2-3 ma... Ze 2-3 max. Tak na oko. Tak na oko powinno gdzieś tam tyle z tego być. No, zobaczymy jak to się rozegra. A to oczywiście trochę stresu. Ile on ma stresu? 60 na stówkę, no. No to trochę już jest. To już trochę jest niestety. W sumie teraz nawet jakoś tutaj idzie. Światło za bardzo nie schodzi. Dobra, jak to powiedziałem, to uciekło. Okej, robimy tu pierwszy obóz. Dużo jedzonka mamy, to sobie zrobimy tak jeszcze redukcję stresu. Oha, chorobę. Tutaj mamy... Ale to zapobiega nocnym zasadzkom. To się przyda. Okej, tutaj buffa wrzućmy na siebie. No to też tylko na siebie redukcja stresu. Dajmy tak, ale mamy to, że zapobiegliśmy nocnym zasadzką, więc w sumie tak naprawdę dostaliśmy dużo za mało, za nic prawie. O, zrobiliście pochodnie. Ło, czyżbyśmy byli hardkorami i teraz będziemy lecieli tak na styku? O, o, trzeba mocniej zaświecić. I jest, mamy secret room. No dobrze, w tym momencie to gęba mi się uśmiechła. Bo Secret Room to są dodatkowe itemki. Na pewno weźmiemy dwa. Hihi. Nie, klucze zostawimy, wywalimy bandaże. Ale no naprawdę, wyskoczył na ten Secret Room w ostatnim momencie. Tak naprawdę i dobrze, że go znaleźliśmy. Tak, zajrzyj pod każdy kamień. Właśnie, i dużo osób też się pyta o serię na następny miesiąc. No i będzie to City Skylines. Dokupiłem parę DLC do niego niedawno, więc myślę, że... Okej, nic. Więc myślę, że będzie to najlepsza opcja, żeby też pokazać trochę więcej, co tam w City Skylines się zmieniło, tudzież doszło, bo podobno doszło dużo rzeczy, więc będzie myślę trochę kontentu, żeby się pobawić tym. Okej, okay, stresu na pewno nie będzie w następnej rundzie. I tak, zabijmy tego, bo on nakłada więcej złych rzeczy. Uniki, dobra, okej, okay, uniki może być. Dobrze, zostawiliśmy sobie te klucze. Zdeklarowane, zdecydowane zadrapanie. Nowy jakiś perk, nowy jakiś buff. O.
Była jakaś łatka, o której ja nie wiem dzisiaj? Chyba nie. Ale zdawało mi się, że czegoś takiego nie było. Bo nie było tego wcześniej. No jak Boga kocham. Czyli jakaś musiała być łatka w którymś momencie i ja nie zauważyłem. Pewnie kiedy Hitmana nagrywałem dzisiaj. Otwarta skrzynia, okej, nie musimy używać klucza nawet. Dla mnie bomba. Bomba. Kabula hamka. Dobra. No serio? Za blisko podlazłem. Nie, nie, dobra, tego nie używam. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, jeżeli... Aha, ups, nie mamy już pochodni. Napiszcie mi w komentarzach w ogóle, jeżeli wiecie, jak to koło odpalać, albo... z czego ono się robi w ogóle. Bo przyznam, że ja bladego pojęcia nie mam. Ja nie mam bladego pojęcia, jak się do tego koła zabrać, dlatego no... nie używam go. Bo na ogół... Znaczy na ogół, ostatnio jakiego użyliśmy, to stres nam poszedł na... Okej, okay, to dobrze. Stres nam poszedł na jednym z naszych kompanów, mianowicie to był chyba... Nie, no nie chyba, to na pewno to był trendowaty. Z 40 do 100. Więc trochę mocno w górę zaszaleliśmy, więc no wolę teraz unikać już takich akcji. No i fajnie by właśnie było, gdyby ktoś nam... ktoś mi podpowiedział, jak to zrobić. O, świetnie, akurat na tej skrzynce. Udało mu się, Jezu. Udało mu się to otworzyć. No dobra. Wyrzucamy... Co ja wyrzuciłem? Nie wiem, już nie pamiętam. Celność i obrażenia podporów. Łupy i krytyki mamy zwiększone za to. Myślę, że to nie jest ni chuchu warte tego, co tu się może za chwilę stać. No, niech jedzie szybciej. Nie jechał. Damn it. Dobrze, nie po końcu inwokacja, to jeszcze tak źle nie jest. Mrok 8 poziomu. Znaczy nie mrok 8, Jezus Maryce, ja do Kuba tego dam. Mrok 8, czyli po prostu już zostało nam 8 światełka. Czyli praktycznie jest ciemne jak murzyna. Więc... no... Dobrze, spróbujmy dokończyć tego maze'a, może na tym i tyle. Ci są ścięci, ten się wykrwawi. A huk, hakiem go jeszcze pociągnę. Bo czemu by nie? Dobra, zróbmy tak. Kontynuujmy podróż za to. Rozłóżmy sobie obozowisko drugie, bo co? I tak. Żeby się dohilować. I tak, celność krytyczny. O, redukcję stresu tu, redukcję stresu tu. Obrażenia od stresu i to w kurde powinienem wziąć. Źle. A, i teraz mogę się przejechać. Aha. Aha, trochę dziwne ustawienie, ale okej. Dziwne ustawienie, naprawdę. No i tak, teraz też nie mogę zapominać o tym, że nie mamy tego bonusu do pochodni. Czyli uniku na badaczce zarazu. Niestety. Dobijmy tego. A, zróbmy tu kryta, bo... Łupy, krytyki gracza zwiększone. Ile teraz mamy? On ma teraz 3%, 3,5%, więc... Nie, 3% więcej na krytyczny. No i to nawet trochę jest, przyznam. Wstrząsy, wstrząs elektrody. Bandaży nie mam już. Ale bandaże tak naprawdę nie były tu potrzebne od początku. Niestety, ale w sumie... Mam nadzieję, że nam zdrowie starczy, żebyśmy tutaj podziałali tak jak trzeba do końca. Ładnie. Bum, 20 bańka leży. Całkiem spoko. O.
But a victory nonetheless. Spróbujmy to tak zrobić. Tobie damy wodę święconą. A reszta to wio. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostały dwie sale, no to już teraz trochę tak na fan lecę. Normalnie, gdyby to była inna misja na poziomie wyższym, no to bym od razu uciekał, ale że to jest poziom niski, no mamy te dwie sale do sprawdzenia. Jestem trochę ciekaw, co tam będzie. Niby łupy są zwiększone też, wie... No nie no, słuchajcie, no nie szalejmy, no 25 hajsu dostalibyśmy, wow. O, ale światło nam weszło teraz. Na poziom 77 aż. Zastanawiam się dlaczego. O, w sumie dobrze, no dostaliśmy buffa, czemu go nie wykorzystać. Tutaj jeden zabity, drugi prawie martwy. Okej, Kalmar ten małż z tyłu, czy jakby to inaczej to gówno nie nazwać, jest martwe. I teraz tak, tutaj, tu by się przydało jakiś damage zrobić. A, może być i klątwą. Znowu woda święcona. A, no tak, ja już chciałem pochodnie kliknąć z odruchu, ale niestety nie mamy. Co tu będzie? Okej, walka w sali z przedmiotem, lecimy. Zapowiada się miło. Może tym przedmiotem będzie skrzynka. A może będą jakieś pieniądze? Zobaczymy. Zobaczymy. Co to nie będzie, tak czy owak się będę cieszył, bo zawsze coś więcej dostaniemy. Teraz tu już trochę zaczyna obrażeń też wchodzić takich, powiedzmy, bardziej poważnych. Więc podhilujmy się trochę. Chciałem trochę bardziej się podhilować. Aha, no tak, tylko że teraz jest też problem taki, że naszego kolegę trendowatego ja nie mogę zbytnio healować. O, dobra. Za bardzo nie mogę healować tym okultystom, bo przecież on ma zerową odporność na Blida. Jest to trochę niebezpieczne. Jest to mimo wszystko trochę niebezpieczne. Ale okej, obrażenia w mięso nas teraz nie interesują, bo to jest ostatni tutaj etap mapy. Więc możemy teraz wyjść naprawdę nawet z niskim zdrowiem, to tutaj się nic złego nie stanie. Tam jak jakieś nawyki, jakieś choroby będą, to wyleczymy je po prostu w lazarecie. I tyle. Dobrze, boom. Przez łeb. I pyk. I zginie. Ładnie. Wyszło wszystko rychlik teraz, więc... Pochodnie sobie zapalmy jeszcze. No i co, dostał debuffa. Okej, ale nawet z tym debuffem to już nieważne, bo to był koniec. Więc ładnie wyszło, bo... Mamy tę drugą szatę. Więc myślę, że trochę z nią tutaj damy radę podziałać. I przede wszystkim będziemy mogli ulepszyć już i tak zbrojownię. Kuźnie, więc no myślę, że to zupełnie się opłacać będzie. Dużo łupów znowu wyciągnęliśmy. Przede wszystkim zarąbiście, że trafiliśmy na te trapezohedrony. No. Bo one nam bardzo dużo tutaj dały. Pewna ręka, okej. Przesunięcie, uniki. No i znużenie, czyli standard trochę debuffu. Trochę takich debuffów, tych mniej przyjemnych musi być. Dobrze, ale w tym miejscu dzięki wam za uwagę, do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!